6,5 minuty będzie 10, a my teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się do studia numer 2. Tam jest Michał Lewandowski i nasi wyjątkowi goście. Witam serdecznie, studio numer 2, Radionica 103,6 FM, Michał Lewandowski ponownie dzisiaj witam Państwa, a gośćmi dzisiejszymi, jeszcze przedpołudniowymi, są panowie Kuba Sienkiewicz, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry i pan Jacek Wąsowski, witam serdecznie. Witam również. Pan Kuba Sienkiewicz, no chyba przedstawiać nie trzeba, lekarz. Neurolog. Pozdrawiamy serdecznie. I pan Jacek Wąsowski, gitarzysta, kompozytor i autor największych przebojów. Nie. Już moja niekompetencja wyszła od na samym początku. Autorem największych przebojów elektrycznych gitar jest oczywiście Kuba. Ja tam jest a kilka, tak chciałem kilka, dobrze kilka powiedzieć. Piosenek, ale jak już obok Alka Koreckiego tam. No właśnie, bo warto ten temat poruszyć. Zespół elektrycznej gitary składa się z czterech aktywnie piszących autorów. Wszyscy piszecie. W związku z tym mamy bardzo łatwe zadanie, jeśli trzeba szybko jakiś projekt popełnić. Aha. To wszyscy się dołączają ze swoimi autorskimi umiejętnościami i to i robota szybko idzie. Jacek też śpiewa, znaczy Jacek też układa piosenki, które ja wykonuję, zarówno w tym materiale solowym, jak i z elektrycznymi gitarami. Jeszcze aktywnym, piszącym autorem jest Piotr Łojek i Jale Korecki, zresztą znany jazzman, saksofonista. Mhm. Jakieś nowe projekty przed wami? Nie, teraz konsumujemy. Konsumujecie to tak, tak już? Tak, konsumujemy to... te materiały, które zostały popełnione do tej pory. Dobrze, a byliście tutaj na Dniach Paczkowa, na Święcie Kawki też, prawda? Jak was tutaj publiczność odbierała? Jak zawsze, bo w Nysie to po prostu zawsze szał by był na waszych koncertach. W Paczkowie było też porządku. Tak, bardzo dobry koncert. Mm-hmm. Fajna atmosfera i ludzie się bawili. Ciekawe było na tym występie, że był taki bliski kontakt z widownią, że nawet można było pozwolić sobie na pogaduszki i było wszystko zrozumiałe. Taka zamknięta, przyjazna przestrzeń. Czyli taki prawie występ klubowy. Tak. Panowie, na Festiwal Opolski się wybieracie? Festiwal Opolski? Tak. A kiedy będzie? Ma być we wrześniu. Chyba w zeszłym roku byliśmy. W zeszłym roku. Rok po roku. Nie mamy żadnego artystycznego powodu, żeby być w tym roku na Festiwalu Opolskim. Nie wiem, jaka jest koncepcja, jaka jest formuła tegorocznego festiwalu, ale no po takiej zadymie, po takim efekcie domina, który nastąpił niedawno, to ja nie wiem, jak to ma wyglądać, więc... Mm-hmm. No ale to nie ma o czym rozmawiać w ogóle, bo po pierwsze nie mamy żadnego projektu do przedstawienia, nie ma żadnego też powodu, żeby nas zapraszać. Mm-hmm. Takie standardowe pytanie, no jak wam się nasz region podoba? Jak już nie ma o czym mówić, to jak się region podoba, tak? Jak dziennikarz nie ma co zapytać. Ja podkreślam wodę. Aha. Zbiorniki wodne, rzeki. A wyjeżdżąc na takie koncerty, w ogóle macie czas, żeby zwiedzić region, żeby zobaczyć, co tam jest w danym mieście? Zależy, jak wcześnie przyjedziemy. Mhm. Wczoraj było trochę czasu. Wczoraj było trochę czasu. Następna wizyta tutaj w Nysie? A to zależy od regionu, bo to region nas zaprasza, a nie my zapraszamy region, więc to tutaj możemy z tego miejsca tylko zaapelować do wszelkich decyzyjnych osób, które by chciały nas zaprosić, żebyśmy Panie jeszcze Kuba, przedstawili swój program. Zawsze interesowało, tak jak no, jest pan znakomitym muzykiem, macie naprawdę fantastyczny zespół, mnóstwo przebojów. No, dlaczego pan się nie skupił tylko na muzyce, a jeszcze pan ten taki dobry zawód wykonuje? Nie dało się. Po prostu byłem skazany od początku na dwuzawodowość. Było to zdeterminowane gdzieś tam. Chyba genetycznie, albo jakimś silnym przeżyciem po prostu. A gdzie próbowałem wiele razy, ale nie wyszło mi. A gdzie pan kończył studia? W Warszawie. W Warszawie. W Warszawie, 86 rok, Warszawska Akademia Medyczna. Aha, i ciągle związany z Warszawą. Także już 31 lat pracuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli macie państwo jakieś pytania do zespołu elektrycznej gitary, do pana Kuby Sienkiewicza, do pana Jacka Wąsowskiego, dzwońcie 7744-00444 lub piszcie na naszym redakcyjnym Facebooku, a my do rozmowy wrócimy po wiadomościach z kraju i ze świata, które już za kilka. Bardzo serdecznie, to po pierwsze. Rozpoczynamy nowy tydzień i rozpoczynamy go w fantastycznym stylu, bardzo spontanicznym. Nie spodziewałem się takiej wizyty tutaj. No jest mi bardzo miło, bo to jedni z idoli mojego, no nie powiem dzieciństwa, młodości.
Naprawdę bardzo się cieszę. Jesteście panowie. Dzień dobry. O. Dzień dobry, powtórnie witamy. Jeszcze raz się witamy. Ja tak wcześniej nie przysłuchiwałem się rozmowie, dlatego nie chcę tutaj palnąć żadnej gafy. Ale chętnie powtórzymy to, co mówiliśmy. Czyli wszystkie pytania o inwestycjach miejskich. Jak najbardziej. Dobrze, panowie wczoraj byli w Paczkowie. Poza anteną mówił pan, panie Jakubie, że wrażenia bardzo, bardzo miłe. Bardzo miłe z tego względu, że ten rynek tworzy taką miłą przestrzeń bliską, gdzie z widownią umożliwia to taki sympatyczny, bliski kontakt, dobra słyszalność i taka atmosfera właśnie skupienia, słuchania, skupienia na piosenkach. A jak to jest dzisiaj właśnie z tą widownią i z tymi słuchaczami? Czy oni, myśli pan, zatrzymali się na końcówce lat 90., kiedy wasze największe single tak naprawdę się ukazywały? Czy śledzą dalej wasze losy? Nie, nie, nikt nie śledzi, nikt nie chce słuchać naszych nowych piosenek, dlatego nie, w ogóle nie staramy się promować tych utworów. Kiedyś jeszcze na początku lat 2000 myślałem, że kogoś obchodzą te nowe utwory, ale stwierdziłem, że nie. Już w tej chwili nie staram się promować, czy w ogóle wciskać komukolwiek tych nowości, ale szuflada się wypełnia, także kiedyś jeszcze potem... Jak u Kawki. Być może się zapoznają. A propos Franca Kawki, wczoraj było święto Kawki. No i proszę opowiedzieć, bo poza anteną bardzo ciekawie pan tutaj opowiadał legendy na temat tego, jak w ogóle sprawa wyglądała, sprawa przepędzenia ich z miasta. Mieszkańcy Śląska zaczęli nawet nazywać Paczków miastem Kawek. Niestety finał tej historii okazał się dla ptaków niezbyt szczęśliwy, bo przepędzono je z miasta. No i jak to się stało? No to pan jest weterynarzem, no to może różne, pan mi powie. Są dwie szkoły. Jedni, że sprowadzono jazzowego saksofonistę, który ćwiczył, a druga szkoła, być może Aleksander Korecki. Pozdrawiamy oczywiście waszego saksofonista, bardzo dobrego. A druga szkoła jest taka, że po prostu był to wędrowny bandżysta, który zawitał do miasta i dźwiękiem bandża wypłoszył ptaki. Wiecie państwo, kto to jest gentleman? Gentleman to jest ktoś, kto umie grać na banjo, ale tego nie robi. Dokładnie. Takich właśnie dowcipów na temat banżystów właśnie w rodzaju skok na banjo jest bardzo wiele w branży muzycznej. A szczerze mówiąc, panowie, nie pamiętam ani jednej waszej piosenki z udziałem banjo. No, po prostu pan redaktor się niezbyt interesuje naszymi. Nie, na przykład 303. Dywizjon 303 jest banjo. No to historyczny tytuł. To muszę nadrobić zaległości w takim razie, jak i parę historycznych dat. Na razie piosenka i za chwilę wracamy do tematu, dobrze? Panie realizatorze kochany, w takich piosenkach cały czas będziemy sobie podśpiewywać i spędzać dzisiejsze póki co przedpołudnie. Rozmawialiśmy już sobie o występach na żywo, to może porozmawiamy sobie teraz o tym, czy wśród młodych wykonawców widzi pan kogoś, na kogo warto zwrócić w ogóle uwagę. No, ja jestem fanem zespołu Atom String Quartet. Oni naprawdę idą jak burza. I muszę powiedzieć, że i w kraju, i za granicą mają swoją widownię. No właśnie, za granicą. Za granicą głównie, ta. Czytałem o nich. No, świetna kapela. W ogóle ten nurt muzyki instrumentalnej, takiej wywodzącej się trochę z muzyki poważnej, jazzu, folku, laureaci festiwalu Nowa Tradycja. To jest kapitalny nurt wśród młodych ludzi. Ja się w ogóle cieszę, że młodzi ludzie zamiast iść w jakąś grafomanię, wyrażają muzyką i to są takie kapele, gdzie instrumenty w graniu nie przeszkadzają. Świetny warsztat, świetne granie na poziomie wirtuozerskim i jednocześnie piękne kompozycje. No, podoba mi się to, że można inną formą niż piosenka, niż jakieś głupie teksty wyrazić emocje związane ze współczesnym światem, ze współczesnym życiem. No dobrze, ale... Można powiedzieć, tylko szkoda, że to tak mało jest promowane, tak? Że nie ma platformy, która by przybliżała ludziom tego typu muzykę. Nie ma odbiorców chyba.
Tak mi się wydaje. Jest tego niedużo, ale radio Nysa na pewno też sobie poradzi z tym nurtem. Z muzyką instrumentalną. Polecamy Atom String Quartet. Radzimy, no ale jednak wasze piosenki, tak jak mówiłem, to utwory nie tylko muzyczne, ale przede wszystkim tekstowe. Kiedyś został pan okrzyknięty najlepszym polskim tekściarzem. Pokłony. No i proszę powiedzieć, bo kiedyś Kazik Staszewski zarapował, że jak powstają twoje teksty, gdy się mnie ktoś o to spyta, z laćka i po prawie skopyta, prawda? Ale proszę mi powiedzieć właśnie, jak powstają pańskie teksty. Bardzo mnie to ciekawi, bo z punktu widzenia socjologicznego są naprawdę bardzo dobre. Bardzo dobrym momentem dla mnie do pisania tekstu jest zamówienie. Zamówienie na przykład filmowe, albo zamówienie na jakieś programy, cykle historyczne. Mhm. Wspólnie z zespołem, z całą kapelą popełniliśmy już dwa takie programy historyczne. Program Historia z 2010 roku i w zeszłym roku, w 2016, program Czasowniki. Wszystko według klucza okrągłych rocznic przypadających na te lata. I mimo, że w sumie koncepcja żadna, wydawałoby się okrągłe rocznice, to jednak kiedy siada się i autor pisze piosenki na te okrągłe rocznice, tworzy się logiczny program. Jakimś dziwnym takim trafem historia prowadzi autora sama za rękę i pokazuje różne skojarzenia, różne kluczowe rzeczy. I to jest takie medium. Historia jest jakby takim medium, które potrafi wyzwolić bardzo, bardzo ciekawe pomysły. Innym zamówieniem jest film, czy scenariusz filmowy, czy obrazek. Najczęściej, jeśli chodzi o filmy, no to muzykę pisze się do tej pierwszej zgrzewki brudnej, takiej jeszcze niezbyt dokładnie pociętej, pomontowanej, ale już jest jakiś charakter, narzuca to jakiś charakter muzyki. Czyli jak autor ma bat nad głową, to mówiąc krótko, lepiej mu wtedy idzie. Rozumiem. A jeśli chodzi o te teksty rozrywkowe, no to przecież powstawały zapewne bez bata. Tak, a te pozostałe to są piosenki po prostu osobiste i one powstały kiedyś tam spontanicznie, uzbierały się w szufladzie i w odpowiednim czasie je po prostu wyciągam i uruchamiam do programu tak, żeby się kleiły z jakąś tam z całością, z innymi piosenkami, które w danym okresie są mi bliższe. Jacek też jest piszącym autorem i jego piosenki też śpiewam. Właśnie piosenka Dywizjon 303, o której rozmawialiśmy poza anteną, jest właśnie jego autorstwa i ona została wykorzystana w tym programie Historia. A, to już. Czy jako piszący autor też byś chciał dodać jakąś swoją metodę pisarską? Ja się przychylam, że takie ograniczenia wbrew pozorom lepiej działają na wenę twórczą i ukierunkowują. To jest fajne. Dobrze się pisze pod konkretne zadanie. Jakaś dyscyplina. Tak, bo ja też mam za sobą taki moment pisania muzyki do serialu, do konkretnej fabuły i to było bardzo fajne i skojarzenia same się nasuwają. Jest pan typem intelektualisty, no to mam pytanie a propos tych tekstów, tak powoli ku końcowi. Co pana inspirowało? Bo to jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ciekawe. I to mówię o twórcach konkretnych, zachodnich bądź polskich. No, dla mnie inspiracją najważniejszą jest język polski, mowa potoczna, mowa codzienna, a szczególnie jej deformacje, różne dekonstrukcje tej mowy. Mhm. I język zasłyszany w otoczeniu, czy strzępy rozmów zasłyszane gdzieś po drodze. To jest naprawdę bardzo dobry materiał wyjściowy do piosenek popularnych właśnie, bo one pochodzą z języka, a potem wracają do języka, już znane z utworów będących w promocji. A pan redaktor pyta mnie o inspirację innych autorów. Pytam dokładnie, mogą być literackie, mogą być też, wiadomo, muzyczne. Przede wszystkim śpiewający piosenkarze, autorzy, bo to chyba najsilniej na mnie oddziaływało zawsze. Od wczesnego dzieciństwa to był, począwszy, Kazimierz Grześkowiak, potem już ci bardowie niezależni, Kelus, Klejf, Kaczmarski. Potem zagraniczni też bardowie, tacy jak Cohen, Dylan, Mark Knopfler w późniejszym okresie.
czyli no, tacy piosenkarze, którzy jednocześnie mieli jakiś przekaz, a oprócz tego pomysł, żeby wokół siebie zbudować taką formułę swoją artystyczną. A jaki ma pan przekaz dla naszych słuchaczy na ten ciężki poniedziałkowy dzień? Przetrwać do soboty. Byle do wtorku. Kochani, zatem tym miłym akcentem bardzo serdecznie dziękuję zespołowi za przyjście, no i za ten miły wywiad. Bardzo dziękuję, panowie. Dziękujemy. Pokłonę w waszą stronę. Pozdrawiamy rejon. I Euroregion. I Euroregion.